ta inicjatywa była bardzo potrzebna Olsztynowi i ona musi jak najszybciej funkcjonować. Piotr Harasim, witam w Barwach Warmii i Mazur, programie obecnym w kilku regionalnych stacjach radiowych i telewizji Kopernik. Naszym gościem jest Marek Borowski, prezes Banku Żywności w Olsztynie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Panie prezesie, niemal miesiąc po otwarciu kuźni społecznej wyremontowany budynek został niemal całkowicie zniszczony. Czy już wiadomo, co się stało, jaka była przyczyna pożaru? Nie wiadomo. W zasadzie policja skończyła swoje czynności i też z niecierpliwością czekamy na efekt pracy policji. No my oczywiście jesteśmy zainteresowani jak najszybszym wyjaśnieniem całej tej sytuacji i przyczyn pożaru. No i podjęciem prac naprawczych, uprzątnięcia skutków pożaru. No jak najszybciej rozpoczęcia prac adaptujących budynek do użyteczności. Już w tej chwili wiadomo, że jedno skrzydło tego budynku w ogóle nie było zajęte i chcielibyśmy to skrzydło przywrócić jak najszybciej do użyteczności. Oczywiście potrzebujemy takich podstawowych rzeczy, które wynikają ze względu bezpieczeństwa, czyli pomiarów energetycznych i oceny przez inspektora nadzoru budowlanego. Oczywiście budynek był i spalony, i częściowo zalany, bo woda, która gasiła pożar, zalała również dolne kondygnacje, więc pierwsze co, to też próbowaliśmy usunąć tą wodę, żeby nie spowodowała większych zniszczeń. Natomiast no jest to szok. Szok dla mnie, szok dla całego zespołu Banku Żywności. Trudno nam w to uwierzyć. Remontowaliśmy ten budynek z taką bardzo dużą nadzieją na nowe otwarcie funkcjonowania Banku Żywności w obszarze aktywizacji, wsparcia przedsiębiorczości społecznej, aktywizacji zawodowej. Kuchnia warsztatowa, która tam jest, na szczęście ta kuchnia warsztatowa prawie nie ucierpiała. Kilka wydarzeń udało się przeprowadzić tak, w ostatnich tygodniach. Tak, już kilka wydarzeń było i to otwarcie, które to zrobiliśmy, pokazywało, jaki kierunek chcemy w tym budynku przybrać. Tam odbywało się wówczas masę warsztatów dotyczących żywienia, dotyczących środowiska, dotyczących w ogóle całej polityki obiegu zamkniętego, zero waste. Dużo warsztatów kulinarnych. Chcieliśmy, żeby to miejsce stało i cały czas w to wierzę, że ono stanie się takim centrum, alternatywnym centrum edukacji kulinarnej. No bo to jest ten nasz kor działania. Bank Żywności kojarzy się z żywnością i my chcemy wokół tego budować tą rzeczywistość, a też odpowiadamy na potrzeby społeczne. Dane statystyczne, które mówią o tym, że w Europie największa część polskich dzieci zagrożonych jest otyłością, no to chcemy też odpowiadać na to i pokazywać, że można zmieniać nawyki, można coś z tym zrobić, można edukować w tym zakresie i zmieniać nawyki, zmieniać rzeczywistość. Oczywiście teraz przed nami ogromnie ciężkie zadanie, bo sam remont i doprowadzenie tego budynku do takiego stanu. Oszacowano już straty? Pierwsze szacunki, które podała Straż Pożarna, oczywiście to są bardzo ogólne szacunki. Ja cały czas mam nadzieję, że one będą mniejsze i że będziemy za chwilę mogli mówić o realnych liczbach. Ja już sam osobiście zrobiłem spotkanie z wszystkimi ekspertami, podwykonawcami, którzy realizowali remont. Poprosiłem, że zaraz po wyjściu ubezpieczyciela, żeby zinwentaryzowano potrzeby i żeby określono stan, zastany i stan, co musimy zrobić, żeby ten budynek doprowadzić do użyteczności, ale też do bezpiecznej użyteczności, bo to jest bardzo ważne. I myślę, że w ciągu tam tygodnia po wyjściu ubezpieczyciela będziemy mogli w stanie określić, jakie to są realne koszty. Myślę, że to będzie mniej, ale na pewno są to miliony. Czy czeka Was wyścig z czasem, prawda? W zimę za wiele chyba nie da się zrobić w tak zniszczonym budynku. To nie jest tak do końca, że nie da się zrobić, bo tak dolne kondygnacje w zasadzie w jakiejś części nie zostały naruszone. Ogrzewanie tego budynku w dolnej kondygnacji na pewno będzie mogło działać, więc natychmiast będziemy chcieli je uruchomić i osuszyć budynek.
A jak już będzie ogrzewanie, to też niektóre prace mogą toczyć się wewnątrz budynku. Teraz to, co jest ważne, to oczywiście zabezpieczenie budynku przed skutkami zewnętrznymi. My oczywiście już pozwoliliśmy sobie zabezpieczyć na razie prowizorycznie te wszystkie kwestie dachowe, tak żeby budynek nie zaciekał i żeby nie było do niego dostępu, żeby pod tym względem było bezpiecznie. Natomiast później oczywiście trzeba będzie zacząć też od dachu i od tej części zabezpieczenia przed zimą, żeby to zrobić jak najszybciej. No, jakoś pozytywne głosy płyną i od wykonawców i wszyscy są gotowi, w zasadzie pytają się kiedy. Generalnie jest takie nastawienie, że jak najszybciej musimy przywrócić temu budynkowi poprzedni wygląd. I cieszę się, że tyle wsparcia z zewnątrz i od firm, które z nami ten budynek remontowały, i od osób zewnętrznych, które nas ciągle wspierają dobrym słowem i też wsparciem też finansowym, jest dla nas niesamowicie ważne i widzę, że to buduje też mnie wewnętrznie, ale też całą załogę Banku Żywności, która w tym projekcie pracuje. Uruchomiliśmy kilka takich elementów wsparcia. Po pierwsze zbiórkę na konto, zbiórkę za pośrednictwem Facebooka. Można zalogować. To są bezpośrednie wpłaty na konto? Tak, to są bezpośrednie wpłaty na konto. Konto zostało wyznaczone specjalnie. Też w internecie, na Facebooku toczy się cała masa różnych licytacji. Jestem czasami bardzo mocno zaskoczony, też pozytywnie. Bardzo dużo głosów osób indywidualnych, które docierają i mówią, chcę dołożyć swoją cegiełkę, chcę wesprzeć Bank Żywności. Ta inicjatywa była bardzo potrzebna Olsztynowi i ona musi jak najszybciej funkcjonować. I oczywiście zapraszam i zachęcam wszystkich do wsparcia, do wpłaty na konto. Oczywiście numer konta na naszej stronie internetowej, na Facebooku, te numery są cały czas dostępne. No i też sama kwestia zbiórki, bo pojawiło się kilka kontrowersji, że budynek był ubezpieczony, to po co zbiórka? No, my mamy świadomość, że musimy działać już i teraz. I teraz musimy zabezpieczyć budynek. I wiemy też, że procedury z ubezpieczeniem toczą się chwilę. Pewnie oczywiście będziemy starali się, żeby to ubezpieczenie jak najszybciej uruchomić. Ale też mamy świadomość, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich kosztów i wszystkich wydatków, które są związane z ubezpieczeniem. Ważne jest, żebyśmy mogli już działać. Na ten moment wpłat jest około 75 tysięcy złotych. Na pewno jest to duże wsparcie, za które już serdecznie dziękuję. No i będziemy zabiegać o to, żebyśmy jak najszybciej uruchomili cały obiekt. Nasza rozmowa do obejrzenia na portalu telewizji Kopernik www.kopernik.tv. Marek Borowski, prezes Banku Żywności w Olsztynie, był Państwa i moim gościem. Piotr Harasim, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv.